Drodzy czytelnicy, przyjaciele biblioteki, mieszkańcy Nowego Targu i goście. Jest mi niezmiernie miło powitać na pierwszym jesiennym festiwalu literackim w Nowym Targu. Dzisiaj mamy finał, gdzie wspólnie będziemy celebrować to, co najpiękniejsze w literaturze i jesieni. Jest to nasz autorski pomysł naszych bibliotekarzy, pani bibliotekarek, pani Aleksandry Borowy i pani Kamili Możdżeń, aby stworzyć to wydarzenie, które dzisiaj tutaj zaczynamy. Chcemy, aby to wydarzenie wyróżniało Nowotarską Bibliotekę na kulturalnej mapie Nowego Targu. Chciałabym, ja i mój zespół, aby ten festiwal był inspiracją, okazją do spotkań z ciekawymi ludźmi, miejscem otwartej myśli, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, nawet rozmowę z drugim człowiekiem, czy pobycie blisko siebie, bo to w dzisiejszym świecie jest najważniejsze. I książka, która jest naszą podróżą przez życie, która rozkwita w sercach każdego człowieka i powinna być jego najlepszym przyjacielem. Dwa dni festiwalu już za nami. Mieliśmy sporo wydarzeń w naszych filiach, na Kopernika i na Niwie. Dzisiaj tutaj mamy finał. Chciałem na wstępie podziękować i pogratulować tego pomysłu, tej inicjatywy zorganizowania w Nowym Targu Festiwalu Literackiego. Jest to na pewno spore wyzwanie organizacyjne, żeby to wszystko przygotować, ale wierzę w to, że będą kolejne ten festiwal wpisze się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych, które stanowią też o pewnej jakości, pewnym świadectwie naszej dbałości o kulturę w Nowym Targu. Dla pani dyrektor, dla wszystkich pracowników całego zespołu Miejskiej Biblioteki Publicznej moje wyrazy uznania i podziękowania. Ja chciałem symbolicznie też jakby docenić i przez swoją obecność, bo nie ukrywam, że miałem być akurat na wyjeździe w Radę Forum, w naszym partnerskim mieście, ale no nie mogłem tutaj pani dyrektor i państwu odmówić tego, żeby nie uczestniczyć w tym pierwszym wydarzeniu, bo to się dzisiaj narodziło, ten festiwal i ta misja, którą ma biblioteka, trudna misja w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym społeczeństwie, żeby zwłaszcza wśród ludzi młodych promować, żeby uczyć sięgania po książkę w czasie, kiedy tak łatwo jest sięgnąć po jakieś media społecznościowe, po smartfona, internet, ale jednak ta książka, ta tradycja, kultura, która płynie właśnie z literatury, żeby cały czas kultywować ją, rozwijać i też promować jak najszerzej, jak tylko się da. Dlatego serdecznie, oczywiście przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, zapraszamy tutaj do udziału w tym festiwalu w parku i żeby już nie przedłużać, to powiem krótko, że pierwszy jesienny literacki festiwal w Nowym Targu uważam za otwarty. Dziękuję bardzo.